Jeżeli chcesz kupić monety na telefon, a także na platformę PlayStation, to zapraszam do FIFA 15 Android iOS Polska. Oferujemy monety za PaySafeCard, PayPal, a także na Allegro. Wszystkie linki w opisie. Dzień dobry, cześć, cześć, z tej strony Patryk. Witajcie ludziska w kolejnym odcinku kariery Lechią Gdańsk Manuela Pellegriniego. Słuchajcie, od dłuższego czasu nie pojawiała się ta kariera. Z tego powodu, ponieważ nie miałem jakoś zbytnio czasu, mam ponagrywany masę tych odcinków, już jestem bliski ukończenia sezonu, ale nie będę wam zdradzał, co się stało i co będzie dalej, co będzie przede wszystkim z Pucharem Mistrzów, jaką pozycję zajmiemy w Ekstraklasie, ja tego sam jeszcze nie wiem, ponieważ dotarłem właśnie do pewnego punktu, ale nie chcę wam tego zdradzać. Teraz będzie przed nami ciężkie spotkanie, bo będziemy grali z Chelsea Londyn, a więc na samym początku już możemy stoczyć bój z arcytrudnym przeciwnikiem. Fajnie będzie, jeżeli pod tym filmikiem będzie stopek w górę, co mnie mega zmotywuje, i jeżeli moglibyście napisać, w jakie dni, przynajmniej 2 dni chcielibyście widzieć tą karierę Lechii Gdańsk, albo 3 dni. Ja postaram się wrzucać tak średnio 2-3 odcinki, jeżeli mi się uda w tygodniu, bo wiem, że musimy ukończyć tą serię, że musimy po prostu dopaść tego mistrzostwa, przede wszystkim Polski, a także mistrzostwa Pucharu Mistrzów. No i tutaj w 24 minucie tracimy bramkę, tak strasznie optymistycznie to mówię, na 0-1, co było trochę deprymujące z tego powodu, ponieważ Chelsea Londyn to jest przeciwnik już klasy światowej, jak tak samo jak poprzedni, a właśnie rywale. I tutaj Formella także próbował w 90 minucie strzelić bramkę na 1-1, przynajmniej żeby wyrównać i żeby mieć jakieś równe szanse w dogrywce, czyli właśnie w tym drugim spotkaniu. No ale niestety przegrywamy mecz 1-0 po bramce chyba Oscara, ale już mniejsza z tym wszystkim. Eden Hazarda, który tam na początku strzelił nam gola. No i gramy znowu po raz kolejny arcytrudny mecz z Legią Warszawa. Trzeba było jakoś zmienić sobie formację, bo kurczę, graliśmy już tą oklepaną formacją z tym środkowym pomocnikiem za napastnikiem. No ale trzeba jakoś to zmienić. Zrobiłem tak, że będzie 2 napastników, 1 napastnik będzie trochę wycofany tak w roli pomocnika środkowego. I zobaczymy, jak to wszystko wypadnie. Ja oczywiście bardzo czekam na Bartłomieja Pawłowskiego, który ma 70 overall i który robi mega różnicę, jeżeli chodzi o pomoc. Ale także czekam na Dźwigałę, środkowego pomocnika defensywnego, który od pewnego czasu ma niestety kontuzję. No ale mamy Linettego, mamy Łukasika, oni także bardzo dobrze tutaj spisują się w defensywie, ale Łukasik jeszcze ma kontuzję, czyli muszę wspomagać się tymi jakimiś bardziej zawodnikami rezerwowymi bądź prawym obrońcą, gdzie gra na środkowej pomocy defensywnej, i także bardzo fajnie się spisuje. Mamy 4 punkty straty do Legii Warszawa, to nie jest dużo, musimy wygrać tutaj z tym przeciwnikiem. No i tak wygląda właśnie, niestety pominąłem zestawienie 11, wejściową 11 na ten mecz, wybaczcie mi. Po prostu za bardzo się pośpieszyłem. No i tutaj Morzyń podaje idealnie do Arkadiusza Milika, mamy 22 minutę, ten wchodzi w pole karne, jeszcze chciał drobnym zwodem pchnąć bramkarza i został faulowany w polu karnym, dostaje golkiper tutaj czerwoną kartkę, pierwszy raz w FIFA zdarza mi się, żeby bramkarz dostał czerwoną kartkę, ale Arkadiusz Milik któryś raz z kolei nie trafia z rzutu karnego, co jest naprawdę dość słabe. No ale miejmy nadzieję, że inny zawodnik, który będzie w przyszłości zastępował Arkadiusza Milika w rzutach karnych, będzie strzelał z 11. No i tutaj Duda przechodzi, oddaje strzał, no i niestety Simone Skufet został zmylony, ponieważ piłka odbija się przez jednego z defensorów. Tutaj Augustyn, zobaczcie, świetnie przedryblował, wchodzi w 11 przeciwnika, podanie do Możdżenia, a ten kończy sytuację bramką na 1-1. Błąd oczywiście golkipera warszawskiego zespołu, bo odbił piłkę nie zesparował jej nad poprzeczkę, tylko wpadła prosto w bramkę i tutaj Rzeźniczek nie miał żadnych szans. No i zobaczcie, Podgórski to jest fantastyczny zawodnik, on napędza, podanie do Formeli, a więc akcja 2 skrzydłowych kończy się golem na 2-1 w 87 minucie. Dariusz Formela musiał to wykorzystać na pustą bramkę. Podgórski tutaj zebrał na siebie praktycznie wszystkich zawodników. No i po raz kolejny ten zawodnik, podanie do Formeli, no i druga sytuacja, gdzie skrzydłowi odegrali kluczową rolę w tej akcji i kończy się właśnie ta sytuacja 3-1. No i mnie to bardzo cieszy, ponieważ Dariusz Formela w 90 minucie strzela swoją 4. bramkę. No i wygrywamy to spotkanie 3-1, aczkolwiek początek spotkania nie wskazywał na to, żebyśmy wygrali ten mecz. No i oczywiście teraz mecz, a więc odcinek jest mega ważny dla naszego zespołu, mega ważny przede wszystkim dla naszego budżetu, bo jeżeli będziemy wygrywali, to ten budżet będzie wzrastał. No i będziemy mogli oczywiście kupować nowych zawodników. Łukasik wrócił. Fajnie, Pawłowski także już wraca, przechodzi jeszcze tam jakąś drobną rehabilitację, ale już jest tak, można powiedzieć, w 90% gotowy do gry. Już oczywiście trenuje z podstawowym zespołem, no ale jeszcze musimy chwilę poczekać, żeby tam mu się wszystko zrosło i żeby był w pełni sił. Edison Cavani, tak jest, i Jerome Boateng, to są takie nabytki Chelsea Londyn.
No i gramy na Stamford Bridge, czyli w Anglii. To będzie arcytrudne spotkanie, ponieważ angielscy kibice będą dopingowali na pewno londyński zespół. Jednak w Anglii mieszka bardzo dużo Polaków, a więc Lechia Gdańsk nie będzie czuła się osamotniona. Petr Čech, Thibaut Courtois na rezerwie, co jest dziwne. Oscar, Cavani, Hazard, Willian, Matic, Ramirez, Boateng, Cahill, Ivanovic, Filipe Luis, a także Petr Čech. Tak wygląda zestawienie jedenastki u nas. Milik, Zachara, Podgórski, Łukasik, Linetty, Formela, Stolarski, Horoszkiewicz, Rugani, Lekowicz i Simone Skufet. Tak wygląda nasz zespół na spotkanie z The Blues. A więc pierwszą akcję mają tutaj w 45 minucie, gdzie Edison Cavani dostaje bardzo dobre podanie od Oscara, od Brazylijczyka, no ale na szczęście nie mamy bramki. Tutaj myślałem, że Milik był na pozycji spalonej, dlatego ten strzał był taki strzałem niewiary. Jednak okazał się później strzałem, wybaczcie, GG, jednak okazał się później strzałem na 0-1. Idealnie tutaj chyba Podgórski właśnie podawał do naszej dziewiątki, a ten z lewej nogi huknął jak z armaty. Čech był bez szans i strzelamy 10. bramkę, jeżeli chodzi o Arkadiusza Milika w 58. minucie. I Willian podaje tutaj do Oscara, ten z główki trafia, ale był niestety albo stety na pozycji spalonej i nadal mamy 0-1 dla naszego zespołu. No i oczywiście to spotkanie było bardzo nerwowe pod koniec, gdzie wszedł później Diego Costa, ale ten mecz 90 minut kończy się 0-1, a więc mamy dogrywkę, ponieważ w dwóch meczu jest 1-1 i tak naprawdę w tym spotkaniu, jeżeli chodzi o kolejne tam pół godziny, nie działo się praktycznie nic. No, mieliśmy jakieś sytuacje w 117 minucie, gdzie Zachara idealnie przeszedł oddanie strzała, ale tutaj Petr Čech niewzruszony odbija piłkę przed siebie. No i będziemy mieli dość takie dziwne, ponieważ będziemy mieli rzuty karne, co jest rzadko spotykane, ale na szczęście trafimy na siebie, może powiem tak w cudzysłowie, dwa równe zespoły, no i wygra tylko jeden i tutaj Eden Hazard trafia bramkę na 1-0 z rzutu karnego, później podchodzi Stolarski, 11 metrów oddanie strzału pod poprzeczkę, pakuje, no i czwórka strzela bramkę na 1-1, tutaj Simone Skufet wyginał się, próbował czarować Cesca Fabregasa, a Hiszpan oczywiście nie strzela bramki, tak jest, nie strzela bramki. Simone Skufet idealnie tutaj obronił, no i później musimy my wykorzystać to. Filip Starzyński, także Petr Čech stał jak wryty, no ale tutaj można powiedzieć takie El Contadore, albo inaczej, 2-2, później jeszcze Formela podchodzi, ale niestety trafia prosto w bramkarza Chelsea Londyn. Diego Costa, no to musi już wykorzystać oddanie strzału, takie blisko gdzieś tam spojenia słupka z poprzeczką, można powiedzieć takie okno. Dawid Kownacki, 2,5 kreski trafia niestety w bramkarza, no i mamy sytuację na 3-2. A później Ramirez podchodzi do tego uderzenia i musiał to strzelić, jednak ten napecił się jak szalony i nie trafia bramki na 3-2. My musimy, Podgórski tutaj idealnie wykorzystuje 3-3. No i teraz będą decydować się losy, który z nas wygra to spotkanie. No i tutaj Filipe Luis, Brazylijczyk, ponad poprzeczką chciał przelobować. To mu się niestety nie udało takim fajnym finezyjnym strzałem jak Sergio Ramos. Tak więc my wygrywamy, my będziemy grali w finale. Zostawcie stopek w górę. Dzięki, trzymajcie się. Do następnego. Zobaczcie, będziemy grali z Liverpoolem. Dzięki, trzymajcie się. Do następnego. Serwusik.